Jest. Cześć. Tak, WordPress jest moją ulubioną platformą, mimo że pracowałem wcześniej z różnymi innymi technologiami. I dzisiaj chciałbym wam pokazać jedną z takich moich realizacji, konkretny przykład. Tu też trzeba coś włączyć. No mi dobrze jest. Konkretny przykład. Jest to sklep internetowy oparty na WordPressie i WooCommerce. Natomiast jest dość nietypowy i tutaj tym chciałbym się z wami podzielić. Żeby zrozumieć całość tej naszej prezentacji, muszę najpierw powiedzieć, jakiego typu produkty tutaj się pojawiają. Firma ta, Wonderwall Studio, sprzedaje tapety, tylko nie są to takie standardowe tapety, które możemy na przykład wejść online, znaleźć jakąś drukarnię, wysłać swoje zdjęcie albo wybrać zdjęcie ze stoka i oni nam to wydrukują. Tutaj ten produkt jest unikatowy. Te wszystkie wzory, tapety, które oni tutaj mają, są takie bardzo artystyczne. One są tworzone przez ukraińskich artystów na zamówienie, objęte prawami autorskimi i nigdzie więcej tego nie kupimy. No jest to w pewnym sensie taki produkt ekskluzywny. Dodatkowo te tapety, każde jedno zamówienie jest robione indywidualnie. Nie ma tak, że kupujemy cały zestaw kilku bryt z tapetami i sobie robimy, tylko zawsze musimy u nich zamówić, przytną nam do odpowiedniego wymiaru, zeskalują i tak dalej, i tak dalej. Więc wersje kolorystyczne mają też różne faktury, można na flizolinie, włóknie szklanym. W każdym razie jest to takie, jak sami siebie chwalą, małe dzieło sztuki u ciebie na ścianie. Tak wygląda mniej więcej lista produktów. No i tutaj mamy stronę produktową. I zastanówmy się teraz, zobaczmy, jak tak naprawdę przed uruchomieniem sklepu wyglądała cała ścieżka zakupowa. Musimy tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Pierwsze to, że są jakby dwa typy klientów. Pierwszy to jest klient indywidualny. Każdy z nas może sobie zadzwonić. Wcześniej mógł zadzwonić i dogadać z nimi, jaką tapetę potrzebuje. Natomiast duże grono klientów to są projektanci wnętrz, biura projektowe albo dystrybutorzy. Ale weźmy sobie taki przypadek, jakby ktoś z nas chciał sobie taką tapetę zamówić, dzwonił do firmy, do konsultanta i tutaj mówi, wchodził sobie wcześniej na stronę, na stronie ich mógł sobie przejrzeć wszystkie wzory i mówi, że chce taki i taki. I wtedy konsultant prosi o wysłanie maila, w którym poda dokładne wymiary, wszystkie opisze rzeczy, jakie by chciał zrobić modyfikacje na tej tapecie i wtedy ten konsultant po otrzymaniu takiego maila przygotowuje wstępną wizualizację. Osoby te na stanowisku konsultanta musiały obsługiwać Photoshopa, mieć umiejętność pracy z tym narzędziem, no i odsyłały do klienta. Klient patrzył, no dobrze, ale może byśmy przesunęli troszkę w prawo, troszkę w lewo, powiększyli tutaj więcej zielonego i ta komunikacja, wątek ten mailowy bardzo puchł, zanim udało się ustalić. Czasami zdarzało się też, że grafika była dużo bardziej zaawansowana i trzeba było przesłać do takich już zaawansowanych grafików. Wtedy konsultant odsyłał to do grafika, grafik przygotowywał, znowu wracał do konsultanta, do klienta, klient mówił, czy mu się podoba, czy nie. Załóżmy, wreszcie się to udało po kilkunastu mailach. Konsultant wysyłał, wprowadzał do systemu CRM, na którym opierała się produkcja, tam na produkcji została wytworzona ta tapeta, wracało do konsultanta, konsultant zamawiał kuriera, pakował paczkę, odsyłał, więc taki dość rozbudowany ten proces zakupowy. Dodatkowo, gdy to byli dystrybutorzy, to jeszcze dochodziła jedna osoba, ponieważ to dystrybutor ze swoim klientem sobie dogadywał, następnie prosił konsultanta, żeby przygotował wizualizację i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też padła decyzja, żeby zbudować sklep internetowy z narzędziem, które pozwoli automatycznie też klientom samym sobie tworzyć te wizualizacje. Więc pierwszym z wymagań to musiał być konstruktor taki online, wizard,
Kolejna rzecz, że powinien być sklep internetowy, zwykły e-commerce, który będziemy mogliśmy złożyć zamówienie, zapłacić, sprawdzić status. Powinny być też te procesy zautomatyzowane, czyli jeżeli taka płatność powstanie, zamówienie powstanie, jest opłacone, to do tego systemu CRM, na którym działa produkcja, powinno zostać stworzone zadanie, tak żeby ta produkcja od razu mogła na tych danych działać, żeby konsultant nie musiał tego przepisywać, wprowadzać. Kolejnym takim wymaganiem było, że ta strona powinna być ładna, powinna w fajny sposób prezentować katalog produktów. No i ostatnim wymaganiem powinien to być dość dobry taki kanał komunikacji z klientami. Powinny być formularze, dzięki którym nie tylko taki kontaktowy, ale też można zamawiać próbki bezpłatne, można zgłosić się jako współpraca, plus jeszcze newsletter, można się zapisać na newsletter. Jak przebiegała realizacja? Pewnego dnia zgłosił się do mnie mój kolega project manager i zapytał, czy chciałbym wziąć udział w takim przedsięwzięciu przy założeniu, że front cały zostanie przygotowany przez kogoś innego, oni stworzą ten konstruktor, w którym się tworzy te własne wizualizacje, przygotują HTML-a, CSS-a i JS-a, a ja będę miał za zadanie zbudowanie całego engine'u, wpięcie tego w jakiś sklep i z integracji ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi. No dla mnie miód na serce, ja wolę backend zdecydowanie, więc jak najbardziej poszedłem na ten układ. I teraz w momencie, kiedy zostały przygotowane całe te wszystkie pliki PHP, przepraszam, HTML, CSS, JS, ja rozpocząłem swoją pracę i tutaj padło z mojego punktu widzenia oczywisty wybór, to był WordPress i WooCommerce. Zacząłem to ze sobą implementować, spinać. Kolejnym etapem było zintegrowanie z płatnościami, kurierami, z systemem CRM. No i na samym końcu było dodawanie dodatkowych funkcjonalności, takich bardzo specyficznych, które tam klient sobie zażyczył. Co z tego wyszło? Zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Mamy stronę produktu i tutaj na tej stronie produktu nie mamy standardowego przycisku dodaj do koszyka, tylko jest zamieniony na zamów, rów lub personalizuj. Po jego naciśnięciu odpala nam się konstruktor. I konstruktor jest w dwóch takich wersjach. Pierwszej podstawowej, gdzie możemy szybko sobie ustawić na przykład, że chcemy te cztery paski, tapety, cztery bryty i od razu dać do koszyka. Lub możemy sobie rozwinąć opcje zaawansowane i tutaj mamy wybór kolorystyki, natężenia, dokładnych wymiarów co do centymetra, skala, kadrowanie i tak dalej. Możemy też natężeniem, barwami sterować, więc można zmodyfikować dość mocno ten obraz, który potrzebujemy. Dodatkowo i automatycznie też się wylicza cena w tym momencie za taką tapetę na podstawie wymiarów i na podstawie wybranych materiałów, czy wybraliśmy tam flizelinę, jaki materiał, jaką strukturę. Są tu też dwa takie dodatkowe przyciski, zamów próbkę. Po jego naciśnięciu do koszyka wpada wycinek takiej tapety i klient może sobie wcześniej zamówić taką próbkę, za niewielkie pieniądze dostanie ją do domu, zobaczy, czy to jest to, o co mu chodziło. Dodatkowo, bardzo ważna funkcjonalność, ale do tego później wrócę, to jest pobierz PDF. Tutaj w tym momencie zapisze się nam w formie PDF-u wizualizacja tego, co sobie stworzyliśmy z dokładnymi parametrami wszystkimi. No i tu pokazane, jak taki PDF wygląda wygenerowany. Dobrze, no i teraz w momencie, kiedy to wszystko wpadnie do koszyka, widzimy w koszyku wszystkie parametry, atrybuty, które ustawiliśmy. Dodatkowo są podpowiadane, że na przykład potrzebny nam jest klej, czy na przykład sugerowana usługa Express. W momencie, jak ją dobierzemy, to może być skrócony czas, ale cena rośnie. I kolejną rzeczą, jaką klient sobie może tam tworzyć, to w panelu administracyjnym WordPressa mogą sobie dodawać własne strony informacyjne i tutaj mają normalnie w panelu zarządzanie, dodawanie kolejnych bloków,
własne zdjęcia, wrzucają teksty i tworzą sobie tego typu strony informacyjne o swoich produktach. No i tu jest jeszcze przykład formularza, o którym wspomniałem, na przykład właśnie możemy współpracować, zaproszenie do współpracy. Zobaczmy, jak taki schematik tego naszego ekosystemu wygląda, dlaczego twierdzę, że tutaj ten WordPress e-commerce jest takim sercem systemu. Widzimy tutaj integrację. Jest integracja z płatnościami z PayU w tym wypadku. Mamy integrację z kurierem DPD i tutaj ukłon w stronę WPD-skę za wtyczkę i drugi tak samo za wtyczkę do integracji z fakturownią, więc automatycznie są faktury wystawiane. Mamy też standardowe integracje z mediami społecznościowymi, także można publikować produkty. Mamy integrację z Freshmailem, z newsletterami, no i mamy integrację z systemem CRM, który się nazywa Sugester. Niestety nie było żadnego gotowego rozwiązania, tutaj w 100% trzeba było to napisać i tak na marginesie droga przez mękę dokumentacja, nie można nazwać tego dokumentacją, tylko zbiorem kilku przykładów, a reszty się domyśl. Natomiast samego narzędzia produkcja tam jest zadowolona, więc nie było możliwości zmieniania tego na coś innego. Trzeba było sobie z tym dać radę. I tutaj mamy taki schemacie, chciałem pokazać, jak mniej więcej biegnie to zamówienie. W momencie, kiedy klient stworzy sobie takie zamówienie, doda koszyka, daje zamów, no to jest przekierowywany do płatności do PayU. Następnie, jeżeli płatność się powiodła, wracamy. WooCommerce wysyła mail do użytkownika, potwierdzając, że jest złożone zamówienie. Poprzez integrację z fakturownią dostaje z powrotem fakturę. Faktura jest podłączana do zamówienia, wysyłana klientowi i równocześnie zostaje utworzone zadanie w systemie CRM w Sugesterze dla produkcji. I teraz mamy taki pierwszy etap i w tym momencie czekamy na realizację tej tapety. Tam kilka dni musi minąć, wpada w kolejkę. W momencie, kiedy jest wyprodukowana, pracownik z produkcji oznacza ją jako wyprodukowaną. Wtedy poprzez integrację zamówienie zmienia status, klient dostaje powiadomienie i jeden z pracowników biura, konsultant, wtedy dodaje paczki, zamawia kuriera, to też przez integrację, więc tylko dodaj taką i taką paczkę. Automatycznie generują się etykiety, listy przewozowe i zostaje wysłane do klienta. Zobaczmy sobie, co użyłem takich out of the box, które są w WooCommerce. Kategorie standardowe produktu, tapety, klej, farby, tak jak u mnie. Dodatkowo tagi produktu do filtrowania po tematyce. Dodatkowe taksonomie, na przykład kolekcje 2023-2022. Wariantów użyłem do wersji kolorystycznych, tam tapety są w różnych wersjach kolorystycznych. Mamy też produkty powiązane, tu na przykład farby dobrane, kolory odpowiednie do danych tapet. Mamy też galerię produktu standardową, żeby pokazać więcej zdjęć. Atrybuty, czyli tekstury, materiały, skala, te wszystkie parametry. Własne typy postów dodatkowe dodałem, są tam firmy montażowe, są materiały do pobrania dla architektów. Mamy wielojęzyczność na tej stronie wprowadzoną tutaj z użyciem WPML-a i mamy też formularze kontaktowe. Więc to są takie bardzo podstawowe rzeczy, które WooCommerce i WordPress oferuje. No i też dodałem dość sporo dodatkowych funkcjonalności, których albo nie dało się, nie było standardowo w core WordPressa, WooCommerce'a, albo nie było w ogóle wtyczek lub celowo rezygnowałem z używania jakichś tam wtyczek, żeby nie obciążyć za bardzo systemu, bo na przykład potrzebowałem tylko fragment tej funkcjonalności. I mamy na przykład widok produktu, no tą integrację z tym konstruktorem musiałem zastąpić obecny standardowy produkt. Następnie no, przechwycenie obsługi koszyka, tak żeby wyświetlał te wszystkie parametry, plus właśnie podpowiadanie tych produktów. Potem mamy na przykład stronę opcji w panelu administracyjnym, gdzie sobie ustawiają
ile dni jest na przykład do produkcji, że 25 dni się czeka, oni sobie to zmieniają w zależności od tego i taka data jest ustawiona w konstruktorze, w CRM-ie. Koszty wysyłki, też tu musiałem napisać własne rozwiązanie, ponieważ są bardzo specyficzne, że tapety nie można wysłać razem z farbami, bo by się pogniotło, więc są dwie paczki i też w zależności, czy przekroczyła tam 2000 wtedy. Na tapetę nie ma dodatkowych kosztów, więc tutaj też trzeba było to dopisać. No, integracja z CRM, Sugestor, o którejś wspominałem, generowanie wizualizacji tego PDF-a. Dodatkowo system rabatów, też takie nietypowe rabaty, których się nie dało po prostu wyklikać. No i dodatkowe strony, te, które pokazywałem, że sobie mogą tam wyklikać albo z materiałami dla architektów. Zobaczmy, jakie są osiągnięte korzyści tak naprawdę, co się zmieniło w prowadzeniu tego sklepu. Po pierwsze, dzienna ilość maili spadła z 300 do 100. Reszta ludzi w tej chwili używa konstruktora, więc spadło to. To spowodowało, że czas odpowiedzi biura na maile skrócił się z 2-3 dni do 1 dnia. Również jak kiedyś było 5 osób potrzebnych do obsługi zamówień, w tej chwili tylko 2 osoby zajmują się obsługą zamówień na tym stanowisku konsultanta. Roczna ilość płatności wzrosła z 300 wcześniej robionych do 2000. Ilość sprzedanych próbek, o których mówiłem, wcześniej było to kilka na rok. W tej chwili sprzedają 3000 próbek rocznie. No i firma za poprzedni rok, w tym roku dostała diamenty miesięcznika Forbesa nagrodę za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Tutaj screen z panelu, niestety musiałem ukryć te cyferki z przodu, bo nie mogę tego pokazać, ale dają nam skalę, że widzicie, że to są sprzedaż, sama sprzedaż tego, co ludzie zamawiają, to jest około, to jest kilka milionów rocznie. Natomiast wrócę teraz do PDF-ów, co jest bardzo ważne, ponieważ WooCommerce i WordPress, to co pokazywałem, nie tylko generuje tą sprzedaż, tylko dużo większą, ponieważ masa tych architektów tworzy sobie te wizualizacje, zapisuje jako PDF-y i wysyła do nich i zamawia sobie na przykład kilka, więc to jest tylko ułamek tych dochodów, które lecą z użyciem WordPressa i WooCommerce'a. I jedno słowo podsumowania. Dlaczego chciałem wam to pokazać? Chciałem pokazać, że WordPress i WooCommerce może kojarzy się z takimi prostymi sklepami, natomiast przy integracjach z różnymi systemami plus oprogramowaniem tego dedykowanym możemy uzyskać narzędzie do wspomagania prowadzenia biznesu, który generuje miliony złotych rocznie i potrafi też obsługiwać nie proste produkty, ale bardziej zaawansowane. Dziękuję. Wielkie brawa.